Jak byś chciała, żeby ta postać rozwinęła się w tej edycji? Wiemy, że niedługo już finał. Julia mówiła, że chciałaby, żeby była trzecia część albo może jakiś film. O, myślę, że to byłby świetny pomysł właśnie, żeby w sumie zakończyć losy bohaterów filmem. Myślę, że tutaj już trudno mówić o rozwijaniu się tej postaci, raczej my się już zwijamy, ponieważ to będzie ostatni sezon finałowy, gdzie tak naprawdę wszystkie wątki zostaną pozamykane i losy bohaterów zostaną rozstrzygnięte. Mam nadzieję, że ta parka, mówię tutaj o Sebastianie i o Violecie, którzy są jak Żuraw i Czapla, w końcu się zejdą, no ale to wszystko przed nami. Gdyby powstał film, to jaki wątek chciałabyś, żeby w nim był? Tak naprawdę zobaczymy też, jaki punkt wyjściowy będzie, jak się skończy. I to chyba wtedy na podstawie tego, jak się zakończy sezon finałowy Brzyduli, będzie można pisać ewentualną dogrywkę filmową, ale myślę, że każdy z bohaterów, kto znalazłby miejsce w scenariuszu. Kochani, zapraszam Was do wsparcia zbiórki Stajnia nad rozlewiskiem.pl, którą tak naprawdę organizują przeambitni.pl i wspieramy w ten sposób rodziny ukraińskie, które tam znalazły schronienie. Bądźmy z nimi oczywiście sercem, ale także i wspomóżmy ich finansowo, bo oni tego potrzebują, więc nie bądźmy obojętni i liczę na Was.